Radio M107 i 6FM. Rozmowa poranka. 8.11 na zegarze. Witam Państwa raz jeszcze i witam naszego gościa. Dzisiaj prezes Śląskiej Izby Rolniczej, pan Roman Włodarz. Dzień dobry. Dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie prezesie, y Niepokoje wśród rolników ostatnio wystąpiły. Parę dni temu były protesty na ulicach, na drogach, blokady. Choć to przede wszystkim jedna organizacja i to nowa, Agrounia, która zapowiadała wręcz, można było znaleźć takie zapowiedzi, powstanie chłopskie. No chyba nie było to powstanie, ale protesty były. To świadczy o tym, że napięcie wśród rolników jest, czy to jest tylko jedna z organizacji, a reszta spokojnie pracuje? Należy tutaj oddzielić... Sprawę sytuacji w rolnictwie od y, y, tych wszystkich zjawisk związanych z protestami. Y, nie będę się wypowiadał absolutnie politycznie w tym względzie. Sytuacja w rolnictwie nie jest dobra y, z wielu względów i to nie od dziś, to jest od lat. Mamy problemy w rolnictwie od 1989 roku. Y, było to związane z tym, że rolnictwo poniosło w znacznym stopniu y, społeczne koszty. Przemian. Do tego doszła sprawa prywatyzacji całego sektora przetwórczego. A dzisiaj mamy sytuację taką, że przy ogromnej nadwyżce produkcji w Europie, w Polsce rolnik przestał być uczestnikiem tego tortu. Mamy, mamy 10 miliardów nadwyżki eksportu artykułów rolnospożywczych, a równocześnie Sytuacja dochodowa rolników stale się pogarsza i to jest fakt obiektywny. I trudno. Wczoraj minister, przepraszam, że wczoraj minister Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa w wywiadzie telewizyjnym mówił wręcz, przetwórstwo trafiło w ręce zagranicznych podmiotów, którym nie zależy na polskim rolnictwie. No, tak to jest w rzeczywistości. No, kapitał kieruje się swoimi kryteriami i dzisiaj rolnik nie ma wpływu na to. Kto jak, gdzie sprzeda, nie ma wpływu na cenę. Udział rolnika, o czym mówiłem już tutaj wielokrotnie w tym studio w produkcie końcowym jest coraz mniejszy, no w chlebie to już, to już chyba około 10% tylko. W związku z tym trzeba coraz więcej produkować, żeby utrzymać rodziny. Ale są jakieś modele na przykład zagraniczne, które państwo widzieliby jako lepsze do wprowadzenia, no bo łatwo sobie wyobrazić, że jednak zawsze będzie jakiś pośrednik, który będzie pewnie liczyć swoje pieniądze, a nie pieniądze dostawcy. Więc kim go zastąpić? Z Spółdzielniami? Y Problem polega na tym, że jest bardzo trudno w tej chwili, w krótkim czasie, odwrócić taką sytuację, gdzie rolnik nie ma udziałów i wpływów w sektor przetwórczy. Gdybyśmy na przykład popatrzyli na, na, przykład na Duńczyków, którzy nas w tej chwili zalewają wieprzowiną, tam właścicielami firm przetwórczych są rolnicy, Współdzielnie inne, twory, i dla rolnika. Duńskiego cena tucznika nie jest kryterium pierwszym. Dla niego jest ważny zysk, który on uzyskuje z udziałów w zakładzie przetwórczym albo w tej spółdzielni. Nasz rolnik tylko produkuje ten produkt pierwotny i zderza się ze zglobalizowanym rynkiem. I problem jest taki, że. Nie, dzisiaj nie, nikt nie podaje prostych rozwiązań, jak to zmienić. No, mówi się, rolnicy, łączcie się, róbcie grupy, zakładajcie spółdzielnie. Natomiast podstawowym problemem jest to, że pewne zjawiska poszły tak daleko, że jest bardzo trudno w tej chwili w szybkim czasie zbudować grupy producentów, a przede wszystkim brakuje kapitału w naszym rolnictwie. Jest... Tu, tutaj właśnie pytanie, bo jeden z postulatów, czy cały szereg postulatów Agrouni, tej, która zorganizowała ostatnie protesty, no to tak, wymieniają obrona rynku krajowego, o czym mówimy, kontrola żywności przywożonej do Polski, rozliczenie związków i izb rolniczych z funduszy to kamyczek do pana Ogródka, yy, i skuteczności działania, solidarność z producentami trzody chlewnej i drobiu, odpowiednia gospodarka łowiecka oraz wypłata odszkodowań za Szkody łowieckie i AFS, czyli Afrykański Pomór świń. Yy, te wszystkie sprawy są rzeczywiście w tej chwili ważne i napięte. To znaczy, się, jeżeli byśmy pominęli kwestię zarzutów w stosunku do Izby Rolniczej, bo ja mogę tutaj zapewnić naszych słuchaczy, że jeżeli chodzi o Śląską Izbę Rolniczą, to, to ja tutaj gwarantuję całkowitą przejrzystość, transparentność i na pewno my tutaj żadnych przekrętów, jak które się niby zarzuca Izbą, nie robimy, to w istocie wszystkie te sprawy były od lat podnoszone. i no, to nie są, nie są nowe postulaty. 22 lata. Yy, I my nie mając prawa do strajku, prawa do protestu, bo mamy to ustawowo yy, zabronione, my systematycznie to artykułujemy. Yy, natomiast yy, Akurat związki zawodowe w tej chwili podnoszą nie wszystkie postulaty, bo ja mógłbym jeszcze ze 20 innych wymienić tutaj, które są istotne. Te są nośne, że tak powiem, politycznie, społecznie, a w istocie to się sprowadza do tego, że sytuacja w rolnictwie jest trudna. Jest trudna ze względu właśnie na to, że jest trudno sprzedać po akceptowalnej cenie. Dochody są niskie. Przecież pół roku temu Instytut Ekonomiki Rolnictwa ogłosił dane, że w 2017 roku tylko produkcja mleka była na plusie. Wszystkie inne gałęzie produkcji nie zapewniały nadwyżki. Także tu ja z, ja z tymi postulatami absolutnie się zgadzam, za wyjątkiem tego jednego, wiadomo. Gdybym nie był Prezesem Izby Rolniczej, to również mógłbym myśleć o y, udziale w proteście. Tego nie mogę zrobić, nie zrobię tego i na pewno nie poprowadzę rolników na, jak to się mówi, na barykady. Natomiast y, w ramach tego, co mogę zrobić, to już zrobiłem, bo y, uczestniczę od lat y, w y, formułowaniu. Różnych postulatów w opiniowaniu aktów prawnych, i tutaj raczej oczekiwałbym właściwej reakcji polityków, czyli tego wszystkiego, czego rolnicy oczekiwali po 1989 roku, bo to nie są sprawy nowe. Wczoraj minister obecny minister rolnictwa Krzysztof Ardanowski mówił w wywiadzie pod adresem organizatorów tych ostatnich protestów między innymi że ich zdaniem państwo ma zapewnić wszystko rolnicy jak gdyby nie mają się skupiać w swoje własne organizacje tu państwo powinno wszystkim się zająć rzeczywiście państwo powinno w jakim stopniu powinno pomóc rolnikom skoro mamy sytuację taką jaką mamy o której pan mówi Jeśli byśmy popatrzyli na kraje które uważamy za rozwinięte to tam jest bardzo głęboka ingerencja państwa w produkcję rolną. Wszystkie mity, które nam opowiadano 20-30 lat temu o tym, że trzeba urynkowić rolnictwo, że trzeba rolnictwo poddać presji wolnego rynku, one były hasłami na sztandarach. Natomiast tak naprawdę rolnictwo w zglobalizowanym świecie. Jest pod silnym oddziaływaniem państwa finansowym. Zresztą finansowym też, bo to nie tylko pieniądze, ale, ale też rozwiązania prawne. Już, już sama wspólna polityka rolna dowodzi tego, o czym mówię że to nie jest wolny całkowicie rynek. Podlega to reglamentacji, regulacji, bo inaczej to na przykład byli, Europa byłaby zalana. Żywnością amerykańską, brazylijską, argentyńską, czyli nastąpiłby przepływ towarów i eliminacja całkowicie naszej produkcji ze względu na różnice w kosztach produkcji. Były też regulacje wewnątrzunijne rynku, chociaż część z nich, albo, albo większa część została uwolniona tam chodziło o limity produkcji mleka, na przykład. Tak, Unia w kolejnych okresach planowania. Wycofywała się z reglamentacji. To dla nas dobrze e... ostatecznie czy źle. Znaczy... Wtedy pamiętam było narzekanie, no bo nam tak. ograniczono z kolei uwolnienie. Z perspektywy czasu, na przykład na rynku mleka, możemy powiedzieć, że to nie było korzystne dla naszych producentów. W sytuacji, kiedy jest bardzo duża nadwyżka produkcji, a to jest obiektywne, reglamentacja ilościowa. Ona w krótkim okresie czasu jest korzystna dla rolników. To trzeba bezsprzecznie yy, przyznać. I dzisiaj właśnie yy, Unia Europejska też ma z tym problem, bo najpierw wycofano się z szeregu mechanizmów regulacyjnych, yy, regulacji ilościowej, yy, teraz yy, próbuje się wrócić, a równocześnie presja yy, układów międzynarodowych handlu. Między głównie y, y, Ameryką Północną i y, Europą, te wszystkie układy y, o, o wspólnym handlu, y, one utrudniają powrót do regulacji ilościowych. Mamy presję przywozu żywności y, z zewnątrz, spoza krajów Unii. W Polsce jest to problem y, wwozu na nasz teren y, drobiu, zboża i innych produktów ukraińskich, a globalnie Unia ma problem z presją np. wołowiny amerykańskiej, z presją pasz białkowych amerykańskich. To jest w tej chwili walka na zglobalizowanym rynku światowym, a nasi rolnicy są za słabi w sensie indywidualnym i w sensie jako grupa zawodowa nie mają kapitału, żeby móc oddziaływać na ten rynek. I to dlatego na przykład Polskę zalewa mięso wieprzowe, o czym Pan zresztą wspomniał z Danii, choć mamy swoją potężną produkcję? Tak, między innymi dlatego, dlatego bo jest tańsze. Raz, że jest tańsze na naszym rynku, bo tak, jak powiedziałem, dla rolnika duńskiego nie jest ważne jaka jest cena tucznika, tylko czy on ma zysk z tego zakładu, który przetwarza tego tucznika. A Duńczycy przejęli na przykład część naszych zakładów przetwórczych, czyli ten, ta niższa cena na wejściu. Ona bije w naszych rolników, ale zysk jest realizowany w nie naszych zakładach przetwórczych. Panie prezesie, to na koniec pytanie o priorytety na ten rok. Co się powinno wydarzyć, co jest najważniejsze? Bo, na przykład, były minister rolnictwa Gabriel <tryk> Janowski, w jednym, w jednym z wywiadów mówi tak: To będzie trudny rok. Bo przez lata nagromadziło się wiele spraw, których nikt nie próbował rozwiązać. Pan zresztą też o tym mówił. I mówi też między innymi, że na pierwszym miejscu jest ASF, czyli Afrykański Pomór Świn, który koniecznie trzeba powstrzymać, żeby się nie rozprzestrzenił po całej Polsce. Tak, ja się, ja się generalnie z tym zgadzam. ASF jest groźny, dlatego że on y, prawdopodobnie. Może w krótkim czasie doprowadzić do całkowitego zamknięcia produkcji w średnich i małych gospodarstwach, bo fermy, duże fermy o charakterze przemysłowym, one dzięki biosekuracji, dzięki rozwiązaniom prawnym są w stanie sobie poradzić z, z ASF-em. Natomiast jako rynek cały możemy zniknąć. W rozumieniu takiej produkcji typowo rolniczej możemy zniknąć jako producenci trzody. I oczywiście mięso będzie w supermarkecie, tylko nie nasze. I to tylko dopytam, kto to powinien rozwiązać i jakimi metodami? Wybić dziki, o czym się ostatnio mówiło, I czy to nie o to i chodzi? Wszyscy ci, którzy mówią, że można prostymi, pojedynczymi działaniami rozwiązać taki problem jak ASF, są w błędzie. Yy, należy stosować wiele różnych mechanizmów. Między innymi. Redukcję dzików, ale sama redukcja dzików nie załatwi problemu ASF-u. Trzeba to wyraźnie za każdym razem mówić. To jest akcja w pewnym sensie też spektakularna, bo mamy obrońców przyrody, mamy miłośników zwierząt, natomiast do tego musi iść jeszcze szereg innych działań, które one są, ale one wymagają pieniędzy, czasu, wymagają bardzo poważnych decyzji. Bardzo dziękuję. Pan Roman Włodasz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej. Dziękuję. Dziękuję. Rozmowa, poranka. Radio M107 i 6 FM